Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupapel i witam was w kolejnym odcinku Concerned z gry A Wizard's Lizard. Wracamy do tego końca, nie widać, po mega długiej przerwie, ponieważ w końcu ta gra dostała się na Steam! W końcu ta gra pojawiła się na Steam, dostała mega duży update, bardzo dużo rzeczy się pozmieniało w tej grze, więc będziemy obszajać co, gdzie i jak. I w ogóle też ta edycja na Steam dostała pod tytuł A Wizard's Lizard Immortal Edition. Tylko szkoda, że na Steamie nie jest to napisane, ale teraz gra ma pod tytuł. I wchodzimy do gry, śmiało, ochoczo i chyżo. Gramy na moim starym zapisie, czyli będziemy zaczynali tutaj z ładną kasą. 7,5 tysiąca. Wydaje mi się, że ostatnio mieliśmy tylko 7 tysięcy, tylko... że... wydaje mi się, że grałem trochę i nie zrobiłem osobnego zapisu, dlatego będą... jest taka mała różnica. Chodzimy do mojego pięknego sklepu, oczywiście kupujemy włócznie, ponieważ bez włóczni to tak w ogóle smutno, kupujemy mapę. Lampę. Lampa bardzo dobra rzecz i kupimy sobie troszkę uzbrojenia. Dobra, to teraz jeszcze pogadam o zmianach. Jeżeli widzicie, wtedy chyba tego nie było, nie jestem pewien, ale jest teraz celowanie myszką, również można to robić oczywiście padem od Xboxa 360 lub który ma lub jakiś podobnym padem. Inne rzeczy, które dochodzą. Był wcześniej przedmiot Blood of the Cheetah, przynajmniej w jednej wersji chyba się tak nazywał. Teraz jest to zdolność, którą nasza postać posiada od początku. Możemy biegać, widzicie, tutaj jest ta zdolność. Mamy również dwie inne zdolności. Możemy postawić sobie totem, tylko że chyba tutaj nie mogę postawić totemu. To wtedy te dodatkowe zdolności zobaczymy w grze dopiero. Okej, dobra. Więc mamy dwie dodatkowe zdolności już poza tym super mega duper bieganiem. Czego mój totem nie działa? Być może będzie działał dopiero jak zobaczy jakiegoś wroga. Dobra, rozwalamy tutaj wszystko pięknie. I wbijamy. Dobra, mogę? Okej, nie wiem czemu mój totem nie działa. Do widzenia, pani Sowo. Dobra. Dobra, to tutaj porozmawiajmy. Troszkę się tutaj pozmieniało. Tutaj te nasze menu. Możemy tutaj wejść i sobie ładnie posprawdzać, co nasze rzeczy tutaj robią. Na przykład mamy tutaj tunik, który zwiększa czas trwania totemu oraz tutaj zmniejsza czas odnowienia totemu, ponieważ dodatkowe zdolności mają swój cooldown. Teraz zobaczę key bindings. Use Orb ZX. Bo wczytałem stary zapis, tam były inne ustawienia, dobra. Bang. No, teraz będzie dobrze. Dobra. To jest totem. Wtedy strzela tutaj takimi ładnymi czaszkami, które atakują naszych wrogów. Totemy można zmieniać, można je ulepszać, jest pełno przedmiotów, które, że tak powiem, mają wpływ na totemy, tak samo jak są różne typy totemów, które można znaleźć bądź kupić. I naszą drugą zdolnością jest Soul Orb, który tutaj niestety... mamy ograniczoną ilość, mamy tylko 3, ale użyję, ja wam pokażę. Tylko niech jakiś wróg mi się pokaże. Nie, dobra, tutaj nie. Rozwal to, kasa jest potrzebna, dobra. Lecimy. W dół. O, sklepikarz. Ze sklepikarzami już nie jest tak łatwo, ponieważ sklepikarze dostały niezłego buffa i jeszcze ani razu nie udało mi się ich pokonać. Ring of Offense, czyli zgaduję, że on będzie nam zwiększał atak. Aha, zwiększa nam atak. Dobra, tutaj na razie nic nie robimy, nie chcę denerwować sklepikarza. O, i mamy tutaj kolejną jedną z nowych rzeczy. Tutaj takie prostokątne, bardzo długie pokoje. To jest raz, dwa. Drzwi, które są otwierane za pomocą takich zapadni tutaj, które trzeba po prostu powciskać. Wydaje mi się, że w późniejszych poziomach może coś tam być związane z kolejnością, że bardziej to byłaby jakaś łamigłówka, żeby otworzyć te drzwi, ale w tych pierwszych poziomach po prostu trzeba wszystkie wcisnąć. Więc z tym nie ma żadnego większego bólu. Dobra, kasę zbieramy. W sumie
to chyba uzbieram 5000, mógłbym się tam cofnąć po coś. Wydaje mi się, że tam była bransoletka, która zmniejsza czas cooldownu totemów. Chociaż nie jestem pewien, czy to aż tak bardzo mi jest potrzebne do szczęścia w tym momencie. Dobra. Chcę użyć tego Soul Orba. Dobra, wejdziemy tutaj. Bang! Coś takiego rzucamy. No i niestety, nie dość, że to ma cooldown, to jeszcze ma ograniczoną ilość. Tutaj te Soul Orby trzeba kolekcjonować i zbierać. Co oczywiście, że mi się nie podoba, już nie mogę tego używać, ile mi się tylko żywnie podoba. No ale cóż, coś za coś. I zaraz wam pokażę kolejną zmianę w tej edycji. W ogóle omijamy przejście do lasu jak na razie. Cmentarz 1. Przejśnięty! Chodzimy do cmentarza 2. Gdybyśmy poszli do lasu, to byśmy mieli tutaj las i po tym jeszcze jest cmentarz 3. Jest to troszkę bardziej rozłożone w czasie wszystko. I w każdym miejscu można inne rzeczy znaleźć. Na przykład w cmentarzu 3 wydaje mi się, że jest jakiś mieszkaniec tamtego miasta do uratowania. W lesie jest pentagram do wskrzeszenia. Więc to wszystko jest takie porozkładane. I wydaje mi się, że albo w dwójce, albo w trójce jest klucz, ten slimki. Z którym jeszcze nigdy nie dobiegliśmy do końca. O, Soul Orb. Och, muszę tu wejść. Zgiń, przepadnij. Okej, dobra. No cóż, o nie, o, prawie byście mnie mieli. Prawie byście mnie mieli, ale ja się wam nie dam. No i wydaje mi się, że obniżone HP było w poprzednim już update'cie. Chociaż nie wiem, czy w poprzednim update'cie nagrywałem jakieś filmy. No, nasza główna postać ma tylko 50 punktów życia, co jest mega smutne. Przez to o wiele częściej umieram. Dobra, kupiłem blueprinta. Soul Totem. Okej. Odblokowaliśmy nowy typ totemu, który będziemy mogli sobie kupić w mieście. Przed wycieczką do tego cmentarza okropnego. Dobra, obczajmy mapę. Jak ona tu wygląda? Dobra, to zejdziemy teraz na dół, ponieważ na dole jest ślepy zaułek. Okej. Okej, teraz żebym to przeżył. Przeżyłem. Cudownie. Rozwal. Dobra, coś pięknego mi tu dajcie? Co to? Jakaś nowa książka. Book of Totems. Co ona robi? Zwiększa zasięg, ich czas, efekt i zmniejsza cooldown. Cool. Fajna księga. Muszę pamiętać, żeby częściej używać te totemy. Faktem one mają duży cooldown, chociaż teraz mamy zmniejszony trochę. Dobra, wszystko rozwalone, to kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj. I co my tutaj mamy? Pentagram. Czyli być może zawsze w drugim poziomie jest pentagram. Nieważne, czy to jest las, czy to jest cmentarz. Być może. No będziemy tutaj odkrywać ciągle takie rzeczy. W ogóle teraz mam nadzieję, że zbierze się większa społeczność wokół tej gry. Skoro wyszła ta gra na Steamie. Mam nadzieję, że będzie ona miała, że tak powiem, więcej aktywnych graczy. Nie wiem, że być może Wikia w końcu będzie aktywna do tej gry. I podblokujemy jakieś sekrety, ponieważ ja sam nigdy nie wiem, co mam robić. Slimki. Ha, to się tutaj jeszcze to cofniemy. Okej, tutaj coś żyje, bo nie mogę stąd wyjść. A, przycisk tu jest, dobra. O nie, biała sowa. Fak. O mój Boże, dwie białe sowy. Muszę uważać, żeby nie zaatakować żadnej sowy. Dobra. O, fuck! Do widzenia. Dobra, teraz jak ja mam się tu rozprawić z tymi okropnymi sowami? O, to jest pytanie. O nie, wiedziałem, że oberwę. Umieraj, sowo! Dziękuję. Dobra, zbieramy całą piękną kasę. Przepiękną. Dobra, i tu będziemy... O mój Boże, ile tutaj tego jest. A tu już jest wyjście z tego drugiego poziomu. Okej, uważaj na tego goblina. Kurczę, nie wziąłem sobie księgi potworów. I teraz nie wiem, ile potwory mają jeszcze życia. Chociaż i tak byśmy nie mogli nosić księgi potworów i księgi totemów naraz, więc... Jest coś za coś. Okej, teraz jak ja mam się tu rozprawić z tymi sobami? Chowaj się... O, chciałem się schować, fak.
Okej. I tak się musimy zabić, ponieważ chce się cofnąć po klucz, więc nie ma jak na razie zbyt wielkiej tragedii, że naobrywaliśmy. Chociaż... nie, to nie ma tragedii, dobra. Chciałem coś stworzyć, że jednak może będzie tragedia, ale nie ma tragedii. Dobra, teraz muszę uważać, żeby przypadkiem nie wyjść z poziomu. Nie chcielibyśmy tego zrobić. I co, teraz się muszę gdzieś zabić i będę musiał się martwić. Tymi cholernymi duchami. Chyba, że zabiję się gdzie indziej. Tu jest chyba mniej tych duchów. Dobra, zabijemy się tutaj. Uważaj! O mój Boże, dwa spawnery aż. O nie! Fuck! A masz. Okej. Teraz tutaj musimy ich rozprawić. Dobra, do widzenia. Tutaj jest ten klucz? Jest ten klucz. Ding, 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 ding. O mój Boże, to jest jakiś spawner? Nie ma, całe szczęście. Teraz gdzie jest mój pentagram? A, na samym dole. Fuck. Aż tyle się musimy cofać do mojego pięknego pentagramu. Aż tyle roboty. W ogóle są też nowe potwory, ale jeszcze żadnego nie spotkaliśmy. Na pewno są nowe potwory w lesie i widziałem, że też są nowe potwory w kanałach. Okej, ten pentagram trochę trwa teraz. Cool. Tylko 12 życia mamy? Tak. Zgaduję, że długo nie utrzymamy tego życia. Tym bardziej, że iż mi się wydaje, że coraz rzadziej wypada jedzenie w tej grze. To mógłbym kupić, ale... czy ja chcę tracić kasę? A, kupimy. Życie, ważna rzecz. Dobra, no to co, wychodzimy z cmentarza numer 2. Number 2 i idziemy do cmentarza number 3. Czy. Dobra, uważać tu na to wszystko. O, oczywiście, że musiałem cię uruchomić. Dobra. Cmentarz drugi skończony! Dobra, wbijamy. Sprawdźmy mapę, jak ona to wygląda. Okej, pójdziemy na dół, ponieważ tam jest pełno ślepych zaułków. Oczywiście najpierw całą kasę zbieramy, jaką tylko można. Tylko nie wiem... Okej, mamy sklep. Ha. Jaka dziwna cena, 9013. Co to za broń w ogóle? Nie kojarzę jej. Na pewno... znaczy kojarzę, że ją używaliśmy, ale nie kojarzę, co ona robi. Aha, dobra, tu już mamy jeden ślepy zaułek. Ach, sowy! Dlaczego sowy mnie śledzą? Dlaczego w każdym... O nie, uruchomiłem sowy, fuck. O nie, złapią mnie. Okej, dobra, nie złapali mnie. Z cudem. Panie zombie. Proszę tutaj nie szarżować, nie hultajować, dać mi spokój. Okej. Trzeba uważać na te wszystkie kolczatki, ponieważ one bardzo dużo damage'u dają, jak się w nie wejdzie, niestety. Więc one dosyć groźnym wrogiem, pomimo tego, iż nie są wrogiem. Chociaż inaczej. Są wrogiem naszej misji uratowania naszego czarodzieja pięknego. A to pomijam, mapę już mamy. Chciałbym zobaczyć tą broń. Być może jak uzbieram wystarczająco, o nie, kasy, to... po to się ruszymy. Okej. Muszę uciec. Za dużo tych ogrów mi tutaj przybiegło. Przynajmniej wydaje mi się, że to są ogry, a nie jakieś gremliny czy coś. O! Czekać. Boże, ile tego tu jest? Fuck. Okej. Rozwalona dziatwa. Rozwalona. Porozwalajmy beczki, uważajmy, żeby nam z beczek nic nie wyskoczyło. A, wyskoczyło. Widzicie? Nie jestem głupi, wiedziałem, że coś mi tu wyskoczy. Doskonale wiedziałem, że coś mi tu wyskoczy. Badum. Rozwalamy to i rozwalamy to. I mamy kolejny ślepy zaułek. Jak uwielbiam ślepe zaułki? W których jest pełno sów, no to już nie lubię. Okej, tą sowę się mogę dosyć szybko pozbyć, tej sowy, ponieważ znajduje się ona przy beczułce, więc ona nie powinna być zbyt dużym problemem. O nie!
Okej. O nie! Dobra. Sowa, ty już na pewno masz mało życia. O, beczułka. No, nie trafiłem cię beczułką. Dobra, my mamy teraz mało życia. Fajnie by było, gdybym przeżył ten poziom. Zdecydowanie byłbym zadowolony, gdybym przeżył ten poziom. Nie chcę umierać! Okej. Mamy wilkołaka. Totem. Niech mi tutaj ten totem troszkę pomoże, ponieważ tutaj tłok się zrobił przy mnie. Okej, widzę cię, Hultaju 1. Okej, no rozwaliliśmy go. Dobra, teraz pytanie, czy to jest mimik, czy to jest prawdziwa skrzynia? Ja nienawidzę mimików, do tej pory nie wiem, czy ich można w jakiś sposób rozróżnić. I czy można się jakoś z nimi, przeciwko nim bronić, zanim oni zaczną szarżować na ciebie? Jeżeli to byłby mimik, to on by właśnie by mnie teraz w tym momencie zabił. Okej. Zielona tunika. Zielona tunika daje mi chyba szybkość. Tak, szybkość. A tamte mi dawały cooldown totemu zniżony. Weźmiemy cooldown. Tak tej szybkości za bardzo nie zauważyłem. Może gdybym biegał z całym setem, to byłoby to bardziej zauważalne. O, jest nasz piękny wieśniak. O mój Boże, ten ork na mnie szarżuje. Spieszy mu się chyba. Spieszy mu się, żeby mnie zjeść. Okej, muszę uważać na sowy znowu. Te okropne sowiska jedne, no. O, prawie bym trafił sowę. Okej. Czas na sowy. Ding, ding, ding. Dobra, ta biała tam szarżuje. Białe sowy to najgorsze sowy. Okej. Uuu, mięcho. Cool. O mój Boże, to mnie zatruło? Okej. Na szczęście na krótko. Albo to był po prostu tylko taki wizualny efekt. Dobra, uwolniliśmy kolejnego wieśniaka. To jest straszne. Trzeba dojść aż do trzeciego poziomu, żeby w ogóle jakiś progres zrobić i uratować jakiegoś mieszkańca. Och, Chrystusie, nazareński. Dobra, kupimy chyba sobie tą broń, obczajemy co i jak. O mój Boże, ale szybko strzelamy. Dobra, bierzemy to. Oczywiście zasięg mamy o wiele niższy, ale... Ta częstotliwość strzelania jest przecudowna. Chociaż ten zasięg... Kurczę, no, zasięg dobra rzecz jest przy walce z tym. Przy walce z bossem tutaj. To jest chyba zombie warlord, czy coś w tym stylu. Dobra, gdzie mi to uciekło? O, uważać. O, to jest w ogóle też nowa rzecz. Tutaj nowy rodzaj, że tak powiem, przeszkadzajki w poziomie. Akurat te wentylatory mnie wciągają. Wydaje mi się, że są też wentylatory, które mnie odpychają. O, okej, dobra. Prawie, żem wpadł w kolce. A w kolce wpaść zdecydowanie nie chcemy, ponieważ to dużo damage daje. Okej. Uważaj. O nie! Uważaj, uważaj, uważaj. Okej, dobra. Czy to jest mimik? Nie, to nie jest mimik. Latarnie! Już mam latarnie! Dobra, czas na bossa. Boss tutaj też inaczej wygląda. On już nie ma aż... Nie ma takich trzech faz, jak miał wcześniej. Dlatego zastanawiam się, czy nie byłoby mi opłacalnie cofnąć się po... Kurczę, no. Na tą walkę cofniemy się po włócznie, ze względu na zasięg. A później wrócę się po to. Co to było, chyba Royal Dagger, czy coś w tym stylu? A, sprawdzimy jeszcze. O nie, nie strzelaj! Hunting Spear, okej. Zbieramy to. I tym będziemy się rozprawiali z strasznym zombie warlordem, czy jakoś tak on się nazywa. Uważaj. Okej, panie bosie. Przybyłem! On teraz zawsze na ciebie szarżuje. Nie ma takiej fazy, że się zatrzymuje w miejscu. Okej, chodź tutaj. Bang.
I... fuck. Uważaj. On teraz będzie ciągle szarżował. Jak się zatrzyma, to tylko po to, żeby wezwać więcej zombiaków. I wtedy znowu zaczyna szarżować. Dobra, chciałbym go w to uderzyć. Okej, bo to dużo życia powinno mu zabrać. Uważaj. Okej, dobra. O mój Boże, jak ma mało życia już. To dzięki tym bombom ulepszonym. Uważaj! Okej. Ale się tam buja. Okej, będzie szarżował. Och, nie trafiłem w beczki. Cholerne zombie, jak mnie przyhamował. Jabłko. Jabłko tylko 5 życia ratuje, ale... O, kolejne jabłko. O, jabłko do jabłka i zobaczcie, już 10 życia uratowaliśmy. Znaczy odnowiliśmy, nie, że uratowaliśmy. Okej, będzie znowu szarżował. Zejdź mu z drogi. O, uważaj. Dobra. Nie, mi te zombiaki już wszystkie poznikają, no. W ogóle nie chciałbym umrzeć, bo wtedy musiałbym się użerać jeszcze z duchami. Okej, rozwaliliśmy go. Życie odnowione. Piękna muzyczka leci, muzyka wiktorii. Dobra, gdzie jest zejście? Tutaj jest zejście. Pamiętam, że tam mam broń, ale najpierw chcę sprawdzić, co tutaj dostaniemy, bo być może tutaj dostaniemy lepszą broń i wtedy nie będę musiał się cofać tam do sklepu aż. Więc co my tu mamy? Totem! Totem ziemi. Co on robi? Okej. Totem ziemi zdecydowanie mi się podoba, ale to wtedy musimy wrócić do sklepu. Po moją piękną broń. Niestety. A tutaj ta muzyka od bossa ciągle leci. Być może napiszę do twórców, że ta muzyka z bossa ciągle tam leci i nie wiem... Być może to jest zamierzony efekt. Być może tak ma być. Ja bym tak nie zostawił w sumie. Gdybym ja tworzył tą grę, ale co ja wiem. Okej. Więc wracamy do sklepu. Mamy w ogóle 5 tysiaków. I co? Tam chyba jest ta Co tu jest? Tu jest ta bransoleta? Czy nie wiem, co ona dokładnie robi. Royal Dagger. Co ona robi? Charm of Totemic Life. Co to daje? Totem Duration. Okej, dobra. Więc nasze totemy są aktualnie trochę przybufowane. Co mi się zdecydowanie podoba. Tym bardziej, że ten totem ziemi jest mega fajny. I też mamy jakiś nowy typ totemu do kupienia w sklepie, z tego co kojarzę, bo jakiś blueprint kupiliśmy wcześniej. No wejdź tam. Dobra. I w ogóle mamy dosyć dużo życia. Jesteśmy w naszej żywej formie. I idziemy do kanałów. Muszę powiedzieć, że ja grałem zanim zacząłem znowu nagrywać, bo sobie trochę ćwiczyłem, że tak powiem, i w ogóle byłem beta testerem też tej gry. To mi tak dobrze nie szło, niestety. Dobra. Teraz tutaj będziemy robili burdel. Niestety nadal nie wiem, jak trzeba dojść do... gildii złodziei, niestety. Mapa, jak wygląda mapa. Jakaś taka śmieszna, okrągła. Dobra, idziemy w lewo. Mamy nowy rodzaj sklepu. Troszkę hazardowy. Kupuje się tutaj klucze za 10 tysiaków i można tworzyć te złote skrzynie. I w tej skrzyni mogą być różne rzeczy. Przedmioty, nie wiem. Nie wiem, czy chyba jedzenie też wyskoczyło mi raz. I również złoty klucz może znowu wyskoczyć. Ale nie mam żadnej kasy, więc sobie w to nie pogramy. Hej, panie zombiaku, widzę, że jesteś na mnie narwany. Dobra, widzicie tutaj te niebieskie gluty. One wcześniej nic nie robiły i wygląda na to, że znowu nic nie robią. Ostatnio coś grałem, to robiły coś fajnego. Chciałem właśnie wam pokazać. Okej, uważaj na to. Okej. No, teraz one mają szansę na zamianę tutaj w taką lodową kulkę, która oczywiście może nas zamrozić. Ja nie pamiętam, czy zadaje również jakieś obrażenia. Spiked Plate. Co to mi je daje? Zwiększa atak. Zostawiamy to. Prawie żeś mnie trafił. No, a wcześniej niebieskie gluty nie były zbyt ciekawe, ponieważ one były po prostu gorszą wersją zielonych. Zielone miały szansę zamienić się w dodatkowe gluty, a niebieskie nic ciekawego nie miały. To teraz mają coś ciekawego i trzeba zdecydowanie na nie uważać. Okej.
się powoli tutaj zgrabnie rozprawiamy tutaj z całą ferajną potworów. Okej, okay. Ale po tą kasę nie idziemy, jest to za mało, żeby się o to martwić. Dobra, ślepy zaułek już. To możemy zejść stąd. Znaczy odejść, nie zejść, nie chcemy jeszcze zejść z tego świata. Mapa. Dobra, mamy ślepy zaułek u góry teraz. Wydaje mi się, że tam w dół od pierwszego pokoju będzie przejście do następnego poziomu. Okej. Okay. Podoba mi się ta broń. Zdecydowanie nie podoba mi się to, że ona ma taki niski zasięg w porównaniu do włóczni. Co może prowadzić do pewnego problemu z kolejnym bossem. No ale zdecydowałem się już na tą broń, więc będziemy musieli jakoś to sprawić, że będzie działało. Okej. Okay. Wszystko rozwalone. O, tutaj mamy też nową rzecz. O, nie, stąd uciekamy, tu nie musimy być. Ale tam była nowa rzecz, ale to pewnie jeszcze gdzie indziej nam się pojawi. Wtedy ja wam pokażę. Tam jest kryształ do odblokowania przejścia. My to przejście mamy już odblokowane, więc nie musimy tam siedzieć. O, no i jest tutaj ta nowa rzecz. Zaraz do niej dojdę, wam opowiem o niej. Się najpierw z tym samym syfem tutaj rozprawię. O! Widzę, że mnie tu strzelasz, durniu jeden. O, już 10 takich zabiliśmy na tym save'ie. Nie, rozwaliłem to, co chciałem wam powiedzieć, kuźwa. Grzybie, cholerny, nienawidzę cię. Nienawidzę tych grzybów. O! Nowy wróg. Albo po prostu zmieniony wygląd od zielonego. Nie wiem, czy widziałem wtedy też zwykły zielony na tym... na tej edycji tej gry. Dobra, co mnie tu mamy? Tylko glutie? O, oczywiście, że się zamienisz w większego gluta. Ponieważ jesteś glutem. W ogóle grę można uszukać. Przynajmniej tak mi się wydaje. A, za późno. Że jeżeli się nie uruchomi chociaż raz tego drugiego gluta, to wtedy można wyjść z pokoju, ponieważ on nie traktuje go jeszcze jako wroga. I wtedy drzwi są wtedy otwarte, no ale za późno, ponieważ tu jest pełno drugich glutów. Nie oczywiście, że jestem teraz zatruty i zaraz zginę. Zatrucie inaczej teraz działa, będę żył! Fuck! Nie wiem, czy zauważyliście, ale byłem po prostu spowolniony, moje życie nie schodziło. Teraz jest dobrze. Takie zatrucie to mi się podoba. O, zabiliśmy aż 100 takich potworów. Wszyscy? Wszyscy. Dobra, to wychodzimy stąd. O, tutaj zostawiłem kasiorkę. Kasiorki. Ja. Okej, okay. Nie wyskoczył nam lód, więc mi się to podoba. Do widzenia, panie pająku. Ja pana tu nie zapraszałem, ale za to ja pana wyproszę. Dobra. Tam mamy u góry jeszcze drugą część. Do widzenia, pająku zły. Zły zombiaku. Taki ulepszony, piękny zombiak. Ale dostaliśmy pomarańcze, która nam odnowiła trochę życia. Nie spojrzałem, ile odnawia. Okej. Okay. Wszystko rozwalone. No poza duchami. Ale z duchami nie musimy sobie zawracać głowy. O, tu jest ta nowa rzecz. Dobra. Postaram się tym razem jej nie rozwalić. O mój Boże. Totem, ratuj mnie. Okej, okay, totem mnie uratował. No, tylko żeby mnie ten totem nie rozwalił nowej rzeczy. To jest nowa rzecz. To takie, nie wiem, brązowe kryształy czy coś. W sumie nie wiem, czy to rani cię, jak dotkniesz, ale jak się to rozwali, to wybucha na takie malutkie cząsteczki, które na pewno cię ranią, bo już nieraz od nich obrywałem. Też nie wiem, czy przy zwykłym kontakcie też obrywasz. No i tu jest to zejście do tej gildii złodziei. Tu wygląda na to, że potrzebny jest jakiś klucz, chociaż... nie wiem, gdzie go zdobyć, jak go zdobyć. Uuu, ile kasy. W ogóle nie byliśmy w lesie... O, szwak! To być może w sumie o tym wspomnę,
Kiedyś wejdziemy do lasu. Okej, okay, stąd muszę uciekać. Okej, okay, troszkę się obłowiliśmy. O, tu jeszcze jest jeden degenerat. Dobra. Wszystkie. Czyli co, tam została nam ta ostatnia odnoga, co mówiłem, że tam będzie zejście do następnego poziomu. Czyli miałem rację. Dobra. Okej, okay, trochę tutaj tego jest. Ale daliśmy sobie radę. Bez problemu, owo. Okej, okay, okej. Okay. Jest barykada z beczek. No nie, jak ja stąd wyjdę? Jest barykada z beczek. U, bomba. Do widzenia. Och! Myślałem, że wewnątrz tego pajoka też rozwali. Okej. Okay. Hej, lód nam wyskoczył. To mi się nie podoba tutaj to. Do widzenia. O nie! Ty dziadzie, musisz zginąć. No. Fajnie, że to nie truje. Że nie wszystkie potwory, co są na tym poziomie, trują. Zdecydowanie mi się to podoba. O. Nie lubię grzybów! A! Dobra. Okej, uważaj na te pociski z grzyba. Pociski z grzyba, to prawie jak zupa z grzyba. Dobra. Okej, uważaj i na to. I na to. O mój Boże. Okej, czemu tu jest tak ciemno? Nie doceniam tego, że tu jest tak ciemno. Jest taki dziwny ten pokój. Nie kojarzę takiego ciemnego pokoju. Być może tu coś fajnego jest. Zamieliśmy aż 100 mutantów zombie na tym zapisie. Cudownie, nie? Nowi wrogowie. Wybuchające grzyby. Bam. Bam. Ale wybuchające grzybów się nie boimy. Znaczy, zbyt z dala od nich. Podoba mi się, że kasa tutaj jest źródłem światła. A, już mamy to. Nie, to jest inny hełm. Patrzcie. Decreases soul power, increases maximum health. No nie wiem, czy to mi się podoba, czy nie. A, zostaniemy przy tym. A, jeszcze grzyb okropny. Grzyb okropny, grzyb przebrzydły. Uważaj. Czyli co, nic fajnego nie było w tym pokoju? Wszystkie ściany są okej? Taki ciemny ten pokój? Myślałem, że coś specjalnego tu będzie. Ale najwyraźniej jest to zwykły pokój. Ta-dam! O, fuck, oberwałem. O, uważaj, uważaj! Och, wiedziałem, że mi w końcu ten lód wyskoczy. No, oczywiście, że nie chciałem, żeby mi wyskoczył, ale wiedziałem, że mi w końcu, prędzej czy później wyskoczy. Okej, okay, jest dużo kasy przy tym cholerstwie, co mi się nie podoba. O, bomba! Ha. O, udało się, okej. Okay. To było prostsze niż myślałem! Dobra, ostatni pokój. O, uważaj, uważaj, kurczę, prawie ten grzyb mnie trafił. O, fuck! Mam nową rzecz do hejtowania. Ty dziadzie kalwaryjski! Teraz się muszę z duchami jeszcze użerać. No trochę ich tu jest. W ogóle zabiłem tam tego gościa, co mnie zabił? Czy jeszcze nie?
Wkurza mnie to, że nie mam księgi potworów i nie wiem co ma ile jeszcze życia. To jest takie wygodne wiedzieć co ma jeszcze ile życia. Hej, uważaj, uważaj, jajajaj. Wow! Jak się stanie przy blisko tym grzybie, to on sam wybucha. I wtedy nawet nie znika przy wybuchnięciu. Dobra. Boże, jak się jasno teraz zrobiło. O nie! Zdychać. No. Oż ty! Palancie jeden! Musiałeś mi wyskoczyć stamtąd. Dobra, trzeba się tego pozbyć, ponieważ to tam dużo kasy ma przy sobie. Mamy... 20,5 tysiąca. Wow, być! Być! Dobra. Poziom drugi. Zaraz obczajmy mapę, tylko pozwólcie, niż wszystko rozwali. Więc omijamy znowu Gildię Złodziei, ponieważ od któregoś update'a nie mam udzielonego pojęcia, jak się tam dostać. Dobra, mapa. Ha! Dosyć duża. Dobra, pójdziemy najpierw w prawo. O nie! Dobra, nie zbliżajmy się do żadnych innych, to wtedy, tak jak wcześniej mówiłem, gra nie będzie uważała ich jeszcze za wrogów. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! Nie! Fuck! Dwa razy! Mnie tutaj wrogowie przyskrzynili, cholera jasna. Mam obawy, że daleko już nie zajdziemy, ponieważ mamy strasznie mało życia. Chyba, że znajdziemy w porę pentagram na przykład. To nas troszkę uratuje. Dobra. Omijamy tutaj wszystkie glucidła, chociaż nie wiem, czy coś specjalnego nie jest w tym pokoju. Wątpię. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, gdzie teraz będę się wybierał? Do góry. O nie! Cholerne oko! Nienawidzę cię, cholerne oko. Żeby było to jasne. Hej, uważaj na wszystko. Okej, okay. O, nie mam cholernego oka. Cholerne oko już nie żyje. Całe szczęście. O nie, cholerne drugie oko. Drugie cholerne oko, tak chciałem powiedzieć. Dobra. Na szczęście naskos oni nie mogą strzelać. Tak to byliby o wiele bardziej groźniejsi. Okej. Okay. Panie glucie, do... won? O nie. O dobra, tędy nie przechodzimy już. Do widzenia. Grzybie przebrzydły. Wow! Jakim cudem to mnie nie trafiło? Ja będę musiał to obejrzeć. Nie wiem, jakim cudem mnie nie trafił ten glut. Uważaj. Nie wiem, co ja mam z rozwalaniem wszystkiego, bo ja wcale nie muszę wszystkiego rozwalać, ale jakoś mam taką potrzebę. Kasa. Blueprint. Pewnie. Slowrd? Cholera wie, co to jest. A co jeżeli zdobywa się klucz do Gildii Złodziei po zabiciu sklepikarza? I on może mieć klucz do Gildii Złodziei, czyż nie? To byłoby dobry, w miarę dobry pomysł. No nie tutaj, bo już ominęliśmy Gildię Złodziei. Dobra, jest tutaj jedzenie, które z chęcią bym kupił, ale nie mogę. Za biedny jestem, na razie. Jeszcze uzbieramy. Nie uważać. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Okej, pierwszy raz to na oczy widzę. Zaraz zginę. Tak dla wiadomości tylko mówię. Dobra, do widzenia. Pierwszy raz to na oczy widzę. Fuck. Dobra, ale... Mamy dwa blueprinty, mamy też nowego gościa. Ja chcę obczaić, co to były za rzeczy. 8000 teraz mamy. Co my tu fajnego teraz możemy kupić? Wow! To się nazywa miecz? Też nie wiem, co ten totem robi w sumie. Dobra, kupmy totem. Co on robi? Blast enemies with undead magic equipment. Dobra, pokaż się. What? Takie. W sumie spoko.
a teraz na ten miecz mi wystarczy. No dobra, to obczajmy w sumie ten miecz w następnej odcinku, a więc do zobaczenia, bye bye! Skoro przetrwaliście do końca filmu, to zasługujecie na pewną niespodziankę, a mianowicie konkurs, w którym możecie wygrać klucz na Steam do gry Hey Wizards Lizard! I co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Standardowo musicie napisać przefajny komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać ten klucz. A więc do dzieła, moi kochani widzowie. Do dzieła.